Te wielkie silosy to cenna spiżarnia Mazurskiego Królestwa Agnieszki. Chronią zbiory przed wilgocią i szkodnikami. Szefowa szkotowskiego gospodarstwa chce przygotować zbiorniki na nowe zbiory zboża. Wujek, Ginter i Wojtek gotowi do działania. Szefowa idzie zobacz. Słuchajcie, kupiłam co potrzeba i potrzeba mi teraz tak. Wszystkie zbiorniki mi przejrzyjcie, zajrzyjcie do każdego, czy faktycznie są puste. Przewietrzcie mi wszystkie zbiorniki. Chciałabym, żebyście znaleźli te wszystkie dziury, które są jakieś niedociągnięcia w tych zbiornikach, gdzie może ewentualnie te nasiona gdzieś się wypaść, tak? To tam zaznaczcie sprayem. I teraz tak, duża robota, czerwony spray. Kupiłam, tak? Czerwony spray. Jest? Jest. No jest, o. Mała robota, żółty spray, tak? No. Jak coś mega strasznego, czarny spray. Jak coś ewentualnie do przejrzenia jeszcze raz, zielony spray. Zapamiętaliście? To będzie wyglądać elegancko. Jak zobaczyłem spraye, to ucieszyłem się, bo można zawsze coś sprayem wymalować. Teraz tak, okulary macie, spray macie, kaski macie, tylko tak, nie było żółtych, był jeden biały. Kto na inżyniera? To najstarszy, starzy. Wuja. A kto był? Pan był pewnie inżynierem, czy pan nie był? Byłeś, pod tym wszystkim byłeś. Ja inżyniera jeszcze nie zrobiłem. Ale no to pierwsze kroki. Pierwsze kroki, ma pan przymierzy. Zrób sobie inżyniera. Pan będzie odpowiedzialny, to pan będzie inżynierem, dobra? Ta? Panie Piotrze, pan będzie odpowiedzialny, okej? Inżynier Karbowski. Lepiej, żeby pracowali w kaskach dla bezpieczeństwa. Są śruby wystające, są gdzieś tam nierówności, są słupki, są rury, więc żeby się nie uderzyli. Szefowa wyjaśniła system kolorowania usterek, ale o kształcie oznaczeń nie było mowy. Ej, co ci jakiegoś? Tulipan to jest. Tulipan! Naprawa czerwono-zielona, czyli poważna i niepoważna jednocześnie. Za młodego się trochę latało z tym sprayem, trochę się malowało. Sylwestra trochę okna się malowało sąsiadom. Różne rzeczy ze sprayami się robiły. Na te tulipany trzeba będzie dać łaty z blachy.